Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Konradowy, tutaj jest kolejny najwątły odcinek symulatora Transmolator 2021. W dzisiejszym najwątłym odcinku pojedziemy sobie na trasie, tak jak jest to powiedziane, Rydeń. Ciekawa rzecz się wydarzyła, bo mogę tu przestać. O, już się znowu lepiej, nie? No, Rydę Explenente, no, Rydę Pierre. I wpuścimy sobie... A, bo ja nie wiem, ja muszę jechać. Pięknie. O to mi chodziło, drodzy Państwo. O to mi chodziło. Muszę mu się drzwi otworzyć, no jak to nie ma na wystawie. Ponownie. Panowie, no teraz wykaz Państwa. Niech to tutaj może być. Pociąg, proszę uczynić. Drzwi były otwarte. Nie wiem, czy to tutaj się stało. Dobrze, ale to się szybko ładuje ten scenariusz. Dobrze. Będziesz korzystał z historii drugiego, a punktualny się z tym razem wziął te koła. Aby sprawdzić szczegółowy harmonogram tego scenariusza, wyjedź o 8.48. Dobrze. Ja wiem, że mogę już teraz wyjechać. Nic mi nie zrobię. A ja ten pociąg na szarpnięcie. To jest takie metro chyba w tym rejdzie, nie wiem. Nie się z tego korzysta? Też nie wiem. Dobra, to ma ten śmieszny taki dzwoneczek. To sobie tu jeszcze sprawdzę, czy wy na pewno wszystko słyszycie i my też słyszycie. Dobrze. Więc się cieszę, no i na Twitchu działa pewien powód, jak powinien. Tym razem całe szczęście. To się chyba zepsuła na kwadro z ostatnimi subskrypcjami, tak mi się coś wydaje. Staram się ją odświeżyć. Ciągle te same osoby, a tej subskrypcji przybywa. No co to się dzisiaj dzieje, że się tutaj do tej długo ładuje? No poczekajcie, już to odświeżamy. Odśwież, zobaczymy. Nie, no niby się nic nie zmieniło. Jeszcze sobie zobaczymy jedną rzecz. Czy na pewno się nic nie zmieniło? Co to znowu szło zmieniali na tym?
Była to... No, jeszcze też coś. Coś. A teraz? No, teraz działa prawidłowo. Nie? Coś to się oczywiście musiało powstać. Dobra, zobaczmy przetestowanie. Dobrze, działa. No. Dobrze, już wracamy do stanu pierwszego. Zapraszam do zwrotu, drodzy Państwo, że musieliście tyle czasu czekać. No cóż, coś było zdecydowanie nie tak. No i musiałem naprawić. Pozwólcie, że w czasie postoju się trochę napiję. A dwa wodni gardły, do wysłania. Dobra, odjazd. Wtedy zobaczymy, jak to z przedziału pasażerskiego wygląda. Szarpnięcie na początku normalnie, jak w regi. No już telefonu do wyciszenia. Oczywiście. Nie, co to dzisiaj się dzieje w tym pojedale? No i co, mam załączone światełka. Nie to świeci, no jakby chciał ani. No potem będę do 45, tak jeszcze. Czemu? No lecie, ale metro mi się wydaje, bo tego kolej nie jest. Gdzie jesteś na lepsze pociągi, nie? Oczywiście mi naturka musiała być zrobiona na odcinku, bo to by mogło być inaczej. Ten scenariusz najtrudniejszy to on nie był, więc obstawiam, że zbyt dużego poziomu trudności tutaj nie doświadczył. Jakiś czerwony semaforów, czy nie wiadomo czego. Ale to tylko mi się tak wydaje, no. Myślałem, że tyle, że w tym pociągu mam te wiedzi, żeby sobie zmieniać, a to nic. Jednak elektrianie, diesel. No ale cóż, skąd ja to mogę wyjść, zanim wygrałem scenariusz?
No mówię, co ja będę szukał, wybrałem tak, no pojedziemy sobie tak. Następny raz może zrobimy ankietę, jak będzie w konsumpcji trochę szybciej. W sumie dzisiaj to miał taki spontan, że akurat zrobię transmisję. Ej, następna będzie kiedyś zaplanowana stronka autora. Staram się zrobić ankietę. Wiem, na jakim scenariuszu będę mówić. Czemu on do końca odhamował? Może i rusza ostro, ale do hamowania no. Całkiem sprawny, no w ogóle bardzo mały jest ten zestaw. Nie ma jakieś tam światło na nim. Nie ma już przystanku w stałym gronie, gdyż nie ma ustawę. To z powodu zimy kieruj się po prostu do obrady. Dobrze, obrady jest. To 130, to nie wiem, tak ten. No zobaczymy. Nie, no prosto trzeba jeść. Ostre ruszenie. Jak to w tym... Jak to w tym składzie. Znaczy elektrycznym zespole trakcyjnym bywa. A to już z 50 się od razu wrzuca na subcast. Zrozumiałem. Okej, są tak jakby trzy pozycje tego nastawnika, nie? To jest pierwsza, druga i trzecia. Innych nie posiada. Napisałem, że 45 mil na godzinę to jest jego maksymalna prędkość. Czyli coś około 75 km na godzinę. Właściwie na 50% on nie chce jechać w ogóle, nie? Żadnej mocy nie dostaje. Misja jest przewidziana na około 1 godzinę. Więc akurat na jedno wagonu. Podczas jazdy jest 60 klatek na sekundę, ale jakieś takie dziwne przecinki się robią. Nie wiem, że nic nie. Nie powinno ich tu być przy takich ilościach klatek. Dziwne. Coś tam idę przecinek. Czyli na co dają internet 600 megabitów pobierania i 60 wysyłania. To co jak zwykły timer, gubi się to ci kółeczkiem kręci.
kluczowy element podczas screeningu, nie? Tak, chwila, muzyka gra i nagle, o, przecinka. Chwila hamulca awaryjnego, panie, pan się opanuje. Nie chcę awaryjnie hamować. Czyby lekkie opóźnienie miało być, no ale już tutaj właściwie, no jak na szczyt możliwości, jak może, nie? I pokazuję, że mam lekko po czasie przyjść. Nie, już się ogarnął to. Nie przyhamowuję na sobie na spokojnie. 20 minut na godzinę. Musi mieć mały strasznie zbiornik na sprężone powietrze, bo się tutaj pompuje. Ja wykonam jakieś hamowanie, to on musi dopompować. Nie dojrzę, jakiś stary skład. Może dojeżdżamy sobie ładnie na stacji. Jeżeli wam w tym train simulatorze będę musiał wyłączyć ten kurs, żeby wam się nie pokazywał, to to bez sensu. A tu jest górki, więc lekko sobie wystawię. Tak mnie. O, siada się na klasztorowi, tam widząc wytycznie. I to jak? Cały czas nas nic na kluczu nie działa. No, dzisiaj naprawiłem, że powinno działać. I najmniej jak się patrzyłem, to wszystko działało prawidłowo. Więc możesz tam sobie na spokojnie na kluczu siedzieć, nie myślisz na YouTube. No na Twitchu lepsza jakość o wiele, no cieszę się z tego bardzo. W sumie, jak mówisz, że lepsza jakość, nie jest to zależne ode mnie, tylko od serwisu. Miło, bo jeśli chodzi o Twitcha, to ja najwyższy bitrate, bo Twitch przyjmuje do 4000 bitrate'ów bodajże. Ja mam ten sam dostosowujący się, czyli jak potrzeba, to i tak weźmie tam do 6000. No i zazwyczaj, no to jak teraz jest 4000, bo nie potrzeba. Twitch ma takie ograniczenia. Ale ogólnie, no ja wszystko to, co jest na YouTube, jest tak właściwie z Twitcha brane. Jeśli chodzi o odcinki.
Cieszę się, że transmisje na Twitchu już działają prawidłowo. A semafor chyba na stój będzie. To było tylko ostrzeżenie o ograniczeniu do 15. No trochę przesadziłem z tym hamowaniem, drodzy Państwo, no tak... O, troszkę za bardzo. No cóż, pasażerowie zadowoleni. Zobaczcie, jaki szczęśliwy ten chłopcu siedzi w tym pociągu. O Jezu, aż te prędkość przekroczy. Pięknie, pięknie się zająłem facetem. No cóż, no tutaj są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o to przekroczenia prędkości. No i do hamowania ma bardzo delikatne w tym poziomie. Zahamować idzie, no niestety ruszyć nie. Jak rusza, to robi zryw normalnie średnio, nie? Czy wszyscy w fotel wpadają. Nie cóż, no, jakby regio dobrze pomalowali i trochę z przód temu to zmienili w pod regio, bo to chyba mogę jeździć jako regio, nie wiem, chyba dobrze się nie skrzydlał. Śmieszne. Duże okna są pootwierane. Ciekawe. Dobrze, zaraz będziemy ruszać do stacji Lake. Kochanie rzek. Ciekawe, czy na tamtej stacji oczywiście będzie rzeka. Nie wiem. Przekonamy się, dojedziemy, to zobaczmy, nie? Rzeczywiście tam rzeka. Ciekawe, czy będzie błoto, jak już nie będziemy dalej prędkości przekraczać, to powinno być. Gwizdnięcie na pobudzenie wszystkich, którzy są na wymianie stanu.
W ogóle coś na ich bota, od dawna coś nie widziałem, tak? W sumie mówiąc. Czyżby mój najlepszy moderator nie istniał na transmisji? Dzisiaj? Czyżby go miało nie być? Nie no, są lepsi moderatorzy od najbota, tylko że oni rozchodzą mnie. Nie chcę hamować awaryjnie, no to ten pociąg pasuje na awaryjnych. No, za daleko się przejedzie tym dynzlem już awaryjnie. Nie jedziemy, panie, nie jedziemy, stoimy. Aby mi znowu żdali. Pociąg ruszył z otwartymi drzwiami. To tu mają w jakim języku? O, angielsko, nie? No, ma to angielskie kolory. Normalnie już tego nie zakaleci, ale nie już muszą mieć ten copyright, bo nie wiem, co tu jeszcze zrobić. No to jest trochę lepsze. Dobrze. Szkoda, że nie czułem ten sygnał, bo nie mam zły, to się odrzucał. Że mnie na tym mikrofonie są wysłuchać, a jak inaczej to nie stawi. Już od razu wszystko, nie?